Siemaneczko! Z tej strony... Ferka. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Roblox. Tym razem zagram w grę Color or Die, czyli pomaluj albo zgiń. Widziałam przed chwilą zapowiedź gry i powiem Wam, mega mi się podoba. Ta gra będzie trochę podobna do Cheese Escape, gdzie musieliśmy zbierać sery i uciekać przed wielkim szczurem. Tutaj natomiast będziemy musieli zbierać wiadra z farbą, które pozwolą nam otwierać różne pomieszczenia. Zanim zaczniemy, zachęcam Was gorąco do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego filmu. Kliknijcie też łapeczkę w górę i zapraszam na mój sklep werkaferka.pl. Ojeja, w jakimś białym pomieszczeniu wylądowałam. Tutaj mamy chyba checkpointa, świętego checkpointa. Buty do biegania możemy sobie kupić. Czy one są za robuxy? Tak, 99 robuxów. I dlaczego ja zaczynam tylko z jednym życiem? Ja jeszcze w to nie grałam. Tutaj możemy ukończyć grę. A, musimy zdobyć kolor biały farby. No dobra, tak więc chodźmy tutaj. Na razie mamy czarną farbę. Ja w ogóle jestem cała na czarno. Spodlejmy tutaj tą ścianę. Oj, ale ochlapałam! I takie chlapanie chyba nam pozwoli otwierać te pomieszczenia. Jak grać? To dobrze, źle i źle. A, bo to jest ten taki patyczaczek. Tutaj będzie zamiast takiego szczura, jak w Cheese Escape, biegał właśnie taki patyczak i będziemy mogli się chować jakby przy ścianie z naszym kolorem. Nasz kolor pierwszy to będzie kolor czerwony i niby jak stanę przy ścianie, to ten patyczak Patryk nie będzie mógł mnie złapać. Tak go nazywamy. Patyczak Patryk. Tak więc zaczynamy. Chyba nie będziemy musieli zbierać wiadra z farbą, tylko jakieś pędzle. 13 pędzli mamy do zebrania. No, powiem Wam, jestem bardzo ciekawa tej gry. Jeżeli to będzie coś podobnego jak Cheese Escape, a widzę, że chyba tak, to Cheese Escape mi się bardzo podobało. Więc mam nadzieję, że tutaj też fajna będzie gra. Podnieś pędzel. Okej, mamy 1 na 13. Na razie nie słychać tego Patryka, patyczaka. Nie wiem, czy ja powinnam biec za innymi? Ej, tu jest kolor czerwony! To ochlapmy to farbą, zobaczymy, czy będę mogła przejść. Nie możesz już dłużej chować się na czerwonych ścianach, uważaj! O nie, czyli ja straciłam swój kolor teraz! Ale tu mam coś do podniesienia, co to jest? Wygląda na to, że może otworzyć otwór wentylacyjny. Czyli to jakiś śrubokręt mamy. A tutaj młotek jest potrzebny, żeby zdobyć różową farbę. O-o! On tu wejdzie? Aż mi się tak ekran mienił. Tylko, że ja nie mam teraz farby, nie jest dobrze. Nie wiem, gdzie iść. No dobra, chodźmy tutaj do pomieszczenia, może Patryk tutaj nie wejdzie. O, mam kolejny pędzel! Ale super. Ciekawe, czy Patryk może tutaj przechodzić przez te malutkie te drzwi. No dobra, chodźmy z tym śrubokrętem. Musimy znaleźć jakiś otwór wentylacyjny. Oj, oni stamtąd uciekają, mam nadzieję, że tam Patryk nie zaatakuje. Powinny tutaj być takie kryjówki, żebym mogła się schować. Bo inaczej będzie trochę lipa. O, tutaj będziemy mieli drzwi. Zobaczcie, otworzą nam się drzwi, jak zbierzemy 13 pędzli. Ej, tutaj jest wentylacja. O-o. Nie, ja nie mam kolorka na jęzorka, nie! O-o. O, pędzel kolejny. Trzeci pędzel. Całkiem dobrze mi idzie. Czy ja mogę tu przejść? Nie, tutaj farby potrzebuję. Jak się dostać tam na górę? O, pędzel kolejny, ale mi dobrze idzie. Ale to chyba tylko na razie. Później wyzbieram te pędzle w tym labiryncie i już nie będę miała co zbierać. Halo, gdzie jest tam wentylacja? Ja kiedyś mówiłam, że lubię labirynty. Teraz już cofam moje słowa, nienawidzę labiryntów. O, to tutaj jest, patrzcie. Otworzyło się. Zbyt łatwe? No nie, no trochę krążyłam. No, we wiadro mi się jakieś odblokowało. Jaki to kolor jest? Pomarańczowe. Dobre. Pomarańczowe. Ale jakieś śmieszne pomieszczenie tutaj jest. Same kontury tylko widać. Tutaj będziemy musieli zdobyć taką turkusową farbę, żeby przejść, a na razie takiej nie mamy. Tak więc cofnijmy się, poszukamy pomarańczowego przejścia. Czyli mogę się przy pomarańczowym chować, nie? Ale gdzie tu jest pomarańczowy? To jest ten ciemniejszy? Chyba tak, bo tamten to jest czerwony, to jest pomarańczowy. Kurczę, mogli bardziej oświetlić tą grę, to bym wiedziała, który jest, który kolor. O, Patryk goni. Ja nie wiem, przy którym ja mam się chować. Przy tym, no to jest pomarańczowy, więc teoretycznie przy tym mnie nie powinien złapać. Wiecie co, nie ma co myśleć, po prostu chodźmy. O, jakieś drzwi na górę. Może tam będzie pomarańczowy. O, jest pędzel, szósty pędzel. Ej, Patryk, czy on może tutaj wejść? Nie, tu nic nie ma. O-o! Idzie Patryk. Gdzie on jest? Ja go nie widzę.
Ale zobaczcie, jakie on stópki zostawia na ziemi. To będzie widać, gdzie on idzie. On jest przerażający! Aż ciary mam ze strachu. No idź, Patryk, co ty się tak uwziąłeś tutaj? Ja się boję ruszyć teraz. Jaki ja mam? Pomarańczowy, ja nie mam zielonego. Gdzie jest ten pomarańczowy? Tutaj jest pomarańczowy! Szybko farbą lejemy i otwieramy kolejne przejście. Mamy żółtą teraz farbę. Jak banda banan jestem normalnie, bananek chodzący. O-o. O-o, on tu może wejść? Bo ja tu nie mam żółtego koloru. Tu mam żółty kolor. O, on tutaj był, zobaczcie, jego stópki tu są. Chyba idzie koło mnie, o nie! Dobra. Znowu idzie, ale kółka robi. Ale blisko było! No, sio! Przecież jestem przy żółtym! Ale jak on przechodzi przez te ściany? Ja się kręcę cały czas w tym samym miejscu. Mam żółty! To on był naprawdę koło... A nie, to jest fioletowy, nie niebieski. No dobra, idę. Chlapię tutaj żółtą farbą. O, kolejne przejście się. On tu może wejść? Chyba nie. No dobrze, otworzyłam kolejne przejście, ale tutaj jest potrzebna mi piła, a ja piły nie mam. Ale tu są jakieś drzwi ukryte. Staraj się nie spadać, może ci to się nie spodobać. Ej, tu mamy obbić do przejścia. A, ale jak coś mamy drabinę bezpieczeństwa, więc jak spadniemy, to po prostu po drabinie wejdziemy. No, nie strącać mnie! Dobra, mamy tutaj pędzel i zieloną farbę. Ale tutaj potrzebujemy klucza, żeby przejść, więc niestety, ale musimy się cofnąć. Czyli zielonego przejścia teraz szukamy. No powiem wam, podoba mi się ta gra. Tylko muszę się teraz schować do zielonego i pomyśleć, gdzie mógł być zielony. O, o. Dobra, poszedł Patryk. Idź ode mnie! Straszny on jest! Dobra, biegniemy dalej. Jest zielony kolor! Dawajcie, szybko, szybko, szybko lejemy farbą! Nie możesz już dłużej... Aha, no tak, nie mogę cię chować. Tu mamy jakąś zagadkę. Trochę jak Squid Game do wycięcia te z tych no, miodowych takich płatków. Musimy coś tu znaleźć, jakieś te klocki Lego. O, turkusowy teraz kolor mam, ale ładny. Ej, czekajcie, turkusowy był... Był w jakimś takim pomieszczeniu. W takiej wentylacji czy coś? Tylko już nie pamiętam, gdzie to było. Tam, gdzie śrubokrętem otworzyliśmy? O, o, Patryk idzie, Patryk idzie. No, sio. Ja stoję przy swoim kolorze. Nie ma mnie tutaj, nie widzisz mnie. 15 minutes later. Czy to było tutaj? Nareszcie! Ja wiedziałam, że to w jakichś drzwiach było, tylko właśnie nie mogłam ich znaleźć. One były prawie przy tej bezpiecznej strefie. Dobra, otwieramy kolejne pomieszczenie. Co tutaj będzie? Chyba fioletowa farba. A nie! To jest ten element układanki, różowy trójkąt. I jaki kolor farby? Jaki ja mam kolor farby teraz? A, nie mam koloru farby, no tak. To jest niedobrze. Teraz nie będę mogła się chować. Tylko gdzie teraz ta układanka była, nie? No nic, ostrożnie. Jak nie, to kupię sobie po prostu jeszcze dodatkowe życie jakieś. O-o! O-o! To on może tu mnie złapać? Skoro jest teoretycznie tutaj... A, czyli w tych pomieszczeniach się jeszcze mogło chować, ale super. Zobaczcie, on mnie tu nie złapie. Ha! O-o! Tutaj! Ale jaja, że ja tu trafiłam. Jak to włożyć teraz? Halo, mam trójkąt. Jak go włożyć? O, dobra, udało się. I mamy niebieską farbę, super. Tylko gdzie był kolor niebieski teraz? A, niebieski chyba był tak luźno, nie? Tutaj gdzieś po prostu w tych... Nie był nigdzie w pomieszczeniu, prawda? Fioletowy na pewno tutaj był. Ale niebieski chyba też tutaj był. Przy drabince takiej. Nie, nie przy drabince, tylko przy schodach. Gdzieś tam było? Tak, tutaj, tutaj. Ale super. Szybko otwieramy kolejne przejście. Już tak niewiele mi brakuje i wygram. Bez porażki! Piła! Dobra, to było w jakimś pomieszczeniu! O nie, nie mam farby na sobie teraz! Niedobrze! Ajajaj! O, tutaj było to pomieszczenie chyba, gdzie mogę piły użyć. Dobra, wchodzimy. Ej, deskę mam jakąś jeszcze.
do mostu, do zbudowania mostu, do góry, aha, czyli kolejne obbi, tym razem, a nie, myślałam, że po tych potupkach z farbą będziemy skakać, ale nie, i po pędzlach, i po tupkach z farbą. Mam nadzieję, że nie będzie chyba to długie, nie, króciutkie jest, no to super. O, ostatni. Dobra, i co tutaj mamy? Piękne rysunki z patyczakiem Patrykiem. Kolejny pędzelek i niebieska farba. Nie, fioletowa farba. Dobrze, że pokazuje mi się bardziej ten kolor wyraźniejszy, gdzie mogę się schować. Fioletowy był... Prawie mnie złapał. Tam jest fioletowy? A nie, tutaj chyba tego śrubokrętu używałam. Szukamy fioletowego. Fioletowy był chyba tam przy schodach. Tak mi się kojarzy. Chyba tutaj jest fioletowy. Szybko, szybko, szybko. Otwieramy. O! O, drabina Adriana. Idealnie. I co tam teraz mamy? A, tutaj mamy most zbudować. No Patryk, siobo mi zasłaniasz ekran. Jak mam tego użyć? O, jesteś geniuszem! Nie no, bez przesady. Tutaj mamy jeszcze jeden pędzel. I brakuje mi już tylko jednego. Różowy. Jak mam otworzyć różowy? A, młotek mam! Ja nie zauważyłam tego młotka. Okej, czyli teraz wracamy do znowu jakiegoś tam pomieszczenia. Tylko niestety nie mam farby na sobie. To niedobrze. Gdzie ja mogłam to otworzyć wtedy? Nie pamiętam już. O, tutaj jest to pomieszczenie idealnie. Rozwalamy ścianę i mamy kolor różowy. To teraz musimy wrócić się do tamtego pomieszczenia, bo tam był kolor różowy i wydaje mi się, że tam będzie też ostatni pędzel. O, 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 to tu było, to tu było. Na pewno to tutaj było. Tak. Uwaga, uwaga, idziemy do różowego tym razem. Co tam będzie? Tam jest klucz. Klucz był potrzebny tam, gdzie przechodziliśmy to pierwsze obbi, co była taka drabina pomocnicza. O, tutaj jest to obbi. Dobra, to przechodzimy je szybko i otwieramy złotą bramę. Jest przejście. Czy tutaj będzie ostatni pędzel? Jest! Dobra, mam ostatni pędzel. Tylko w którym miejscu teraz mi się te drzwi otworzą? Mam nadzieję, że będzie je widać, bo ja nie pamiętam, w którym one miejscu były. Nie, to bezpieczna strefa. Ja już myślałam, że to są te drzwi. Ajajaj. Wiecie co, może ja kupię sobie za 9 robuxów to dodatkowe życie, bo ja się boję, że padnę i tyle z mojej pracy będzie, nie? Całej. Nie wiem, ile ja już w to gram, ale z 40 minut na pewno. Nie, 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 nie. Wiedziałam! Wiedziałam, że tak będzie. Dobrze, że kupiłam to dodatkowe życie, nie? No jakbym przewidziała normalnie przyszłość. Ja jeszcze jedno kupię, wiecie? Jeżeli jest dalej co 9 robuxów, to kupię. To jest bez sensu, że zaczyna się z jednym życiem. To jest jakiś naprawdę poziom hard. Ginę, 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 ginę. Chyba ginę. Nie! Zdążę, nie zdążyłam, nie wierzę! No to jest ciężkie! Dobra, kupuję jeszcze jedno życie. To już jest końcówka. Ale jak nie mam tej farby, to to jest przerąbane ogólnie, nie? Nie wiem, gdzie jest to wyjście. Ja go nie widzę. Ono zniknęło. Czy to jest tutaj? Chyba to jest tutaj. Nareszcie. Ja nie mogłam znaleźć tego wyjścia. To miejsce jest niesamowite. Jakieś bazgroły tutaj są, rzeczywiście. O co tu chodzi? Ja mogę tego dotykać? Mogę. O, taboret. A na taborecie? Chyba ostatnia biała farba. Aby dotrzeć do końca, musisz szukać początku. Tak, na początku było przejście i trzeba było tam białą farbą polać. To co, musimy wrócić na sam początek. Mam nadzieję, że jak stąd wyjdę, to mnie teleportuje od razu do tej bezpiecznej strefy. Ty, a może ja się dam złapać po prostu? Mam dwa życia. To przeteleportuje mnie na start. Chyba, że nie będę miała wiadra. Mam wiadro! Ale sprytna jestem! Dobra, otwieramy ostatnie przejście. I dostałam odznakę. I co, to koniec? Biały, ukończ grę, aby otworzyć. No ale przecież polałam już białym.
Aha, bo ta gra się zresetowała chyba. Patrzcie, mam z powrotem czarną farbę i możemy tak grać do skutku. To powiem wam, mega spodobała mi się ta gra. Rzeczywiście była podobna do Cheese Escape. Mam nadzieję, że wam też się przyjemnie oglądało. Jeżeli tak, to zostawcie dużo łapeczek w górę. Ja wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!